W niedzielę odbyła się 8. kolejka PGE Ekstraligi. Do Torunia przyjechał Beniaminek Hrof Rybnik. Mecz poprzedziła minuta ciszy jako wyraz hołdu zmarłemu Krystianowi Rempale. Najciekawsze biegi to te z udziałem byłych zawodników Torunia, Griszy Łaguty oraz Maxa Frikiego. To właśnie oni nadawali ton jeździe rybniczan. W pierwszych kilku biegach utrzymywała się równa jazda obu drużyn, ale już po 6. biegu Getwell Toruń zaczął wyraźnie odskakiwać. Znakomicie pojechali Greg Hancock, Paweł Przedpełski, Chris Holder oraz Martin Waculik. Żurlowcy z Torunia pokonali Rybnik 56-34. Nie przegrali drużynowo ani jednego biegu. To spora zaliczka przed meczem w Rybniku. Jak wrażenie, jak się czujecie po meczu? No, nie ma co ukrywać, 56-34. No najważniejsze, że jest właśnie wygrano i mamy duży zapas punktów na wyjazd do Rybnika, więc dla nas to jest jak najbardziej ważne. Fajnie, że pojechała dzisiaj cała drużyna, tor wszystkim pasował, super dzień. Fajna atmosfera na stadionie, więc dziękujemy wszystkim kibicom, bo było naprawdę dzisiaj ich sporo, więc no... Razem wszyscy wygraliśmy. Ja dzisiaj mniej zadowolony. Moją bolączką były starty. Mhm. Pewnie tak jak ostatnio. Poprawimy to i do Rybnika trzeba jechać wygrać. No dobrze dzisiaj jechało. W końcu odjechali czwartą rundę. Tyle było przełożonych zawodów. Dzisiaj odjechali. No, dużo punktów przegrali. To... Ale sam ze swojego występu chyba może być zadowolony, prawda? No i zadowolony, jakby ostatni bieg nie przegrał, by więcej punktów by narobił, by jak już dwójkę albo trójkę przejął, to jeszcze by lepiej był zadowolony. A tak tor podobał się mi dzisiaj, może było jechać pod bandę i po krawężniku środkiem wszędzie może było walczyć z chłopakami. To jest fajny żużel do kibiców, myślę, że kibice dzisiaj zadowolony. Jaki wynik? 66-34. Bardzo dobry wynik dla nas, cała drużyna. Myślę, że pojechała fajnie. Ja za siebie mogę powiedzieć, że tutaj mówię, no pierwszy rok na motoarenie jestem i jak rok idzie i ta pora roku się zmienia, temperatura też się zmienia, pogoda też się zmienia. Mówię, w dzisiejszych czasach ten żużel jest naprawdę bardzo zależy od tutaj ustawień tego wszystkiego. To z meczu na mecz też jestem bogatszy o kolejne doświadczenia, które tutaj z każdym meczem zdobywam. I teraz po dzisiejszym meczu ponownie jestem już mądrzejszy o to, że już wiem, co bym zrobił, żeby być w drugiej fazie meczu szybszy. Bo początek był dobry, później jak tam zero przywiozłem, to po prostu zrobiłem błąd. Kurde, mi się zawsze zdarzy ten jeden błąd, tam jakieś zero. I to trzeba wyeliminować po prostu, bo to tak nie może być. I później trzeba zrobić korekty, żeby być cały czas szybkim. Mhm.
Super, gratulacje, no. I oby tak dalej. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.